Siema! Dzisiaj ze mną jest Terlolet, znawca tej zajebistej gry. Dzień dobry, witaj, już się przywitałeś. Wcale nie nagrywamy tego 5 minut po tym, jak nagraliśmy poprzedni odcinek. W ogóle. Nie myślcie, to jest tydzień później robione. Także, bo bardzo ciężko jest te czasy złączyć. Dobra, dość pierdolenia, zróbmy graj. Teraz możemy opieprzyć. Bardzo ciężko jest nam znaleźć ten odpowiedni czas, żeby się jakby... znaleźć ten wspólny, wolny czas, żeby się spotkać, naradzić, taktyki jakieś sobie wyciągnąć, wnioski, taka sytuacja. Tak, przez ten tydzień doszliśmy do wniosku, że jednak ten deck jest trochę chujowy, ale miejmy nadzieję, że kurczak jednak pokaże swoją prawdziwą moc. Kurde, ja jestem pewien, że my tym kurczakiem albo wykerujemy, albo przejebiemy sobie całą grę. W każdej tej będzie dochodził kurcze. Dobra. Ja głos zapewni nam zwycięstwo. Wydaje mi się, że wymiana dwóch kart na lewo. Znaczy tą kapłankę bym zostawił. Mówisz? No to w sumie zawsze jest 3-2. No to dobra. Ty jesteś doktorem. Widać cię na strip. Grze. No i tak trochę dupa. Na szczęście nie jesteś nago. Dziękuję. To się wytnie. Jesteśmy z powrotem po małej przerwie, tutaj mieliśmy problem. Nie, no chyba tego nie wytnę, dobra. Koniec tu. Idziemy. No to nam dobrało karty. Jak ty się najeść na tę kartę, tą za 4, co ona robi? To jedną kartę umieszcza, do sobego stali. O, jakby jakąś legendę mu tak umieścić. Oj, to jest już dupa blada. Nożownik to jest niezła karta. Słuchaj, w czwartej rundzie, no. Healing, oj, next to... Kurde, wkurza mnie takie czekanie na ruch przeciwnika. Się powinno dziać! Portal przywołań otwarty. No i o tym w zasadzie mówiłem, nie? No co, no to możemy rzucić, no. Jedyne sensowne. Zdecydowanie, rzuć, bo patrz. On będzie musiał albo bronią coś tu porobić, a nawet jak to zrobi bronią, to... Nie, on rzuci kartę po prostu. Zagra stronnika i tyle. I... dupa. O, ale dobra karta doszła. Jak nas nie rozwali do... Już od początku mówiłem, że te pierwsze tury to będą dla nas trochę trudne. Mhm. Muchy mi tu latają. O, w sumie nie sądziłem, że aż tak, bo już mam trochę mało życia. Ja bym, słuchaj, odpalił... właśnie, kurde, nie wiem. A może YOLO ten czar za 4, co? Liczmy na to, że wyleci jakiś bestia. No tak. Zdecydowanie o to nam chodziło. To jest kpina po prostu. To jest pierdolona kpina. Jest tyle różnych kart, a dostaliśmy to za 0 many. Za 0 nie jest warty? A nie za 1? Nie, za 1 many jest. Za 1, dobra. To nie tak źle! Mogliśmy dostać coś za 0. Pewnie to była najtańsza karta z tych, co miał. O, już przegraliśmy. Chyba przegraliśmy. Dobra. O nie, jest bot. No to wyzwyczaj. Może coś jeszcze. Zwróć uwagę na to, że nie mamy nic do czyszczenia stołu, nie? I to jest ten problem. Mamy coś do healowania stołu. A nie mamy? To wyłączę. Nie mamy. Nie przejdzie. O, patrz, puścił. Pój ci w dupę. Ja pierdzielę. Ale poszedł w Irli, zobacz. On poszedł 100% w Irli. O matka. No dobrze. Dobre mu karty podeszły. To teraz tak, tej gry nie będzie i powiemy, że coś tam był problem, że DC było... Że się nie nagrało! Że się nie nagrała, że to jest bardzo wyrównane. To jest dobry pomysł. No, także się nie żegnam. Tyle.